Życie, jakiego chcesz, jest Twoje. Z Joanną Kell. Witam Państwa, Joanna Kern. Tematyką naszych cotygodniowych audycji jest takie życie, które może być szczęśliwe, zdrowe, spełnione i w jakiejś mierze wygodne i dostatnie. Nie tylko jest to możliwe, aby żyć takim życiem, ale tak naprawdę nie musi ono być wcale trudne do zbudowania. Oczywiście bardzo pomocne w tym są odpowiednia wiedza i narzędzia. I właśnie tym dzielimy się z Wami w naszych audycjach. Patryk Kern, mój mąż, jak zwykle towarzyszy mi dzisiaj na antenie. Witam Państwa serdecznie. Spotykamy się na antenie co tydzień o tej samej porze. Przypomnijmy sobie, co wydarzyło się w poprzednich audycjach. Joasia powiedziała nam, że... W naszych audycjach nie będziemy odrzucać czyichkolwiek przekonań lub wierzeń. Pragniemy tylko pokazać Wam więcej różnych punktów widzenia, po to, by pomóc Wam poszerzyć Waszą świadomość. Ta audycja przeznaczona jest dla wszystkich, bez względu na pochodzenie, płeć, wiek, wyznanie czy jego brak. Bardzo to ważne dla mnie, aby to było dla nas wszystkich jasne. Nasze życie to nasza własna podróż, tylko my decydujemy o tym, jaką chcemy pójść drogą, gdzie i jak zamierzamy dotrzeć i w czyim towarzystwie. Gdy przyzwyczajimy się do sytuacji, która nie jest już dla nas korzystna, ale nauczyliśmy się, jak działać i przetrwać w tych okolicznościach, taka sytuacja staje się naszym swojskim bezpieczeństwem. Oznacza to, że ugrzęźliśmy w pułapce naszych podświadomych lęków. Pamiętaj, że zasługujesz na jak najlepsze życie. Nie musimy tkwić w strumieniu okoliczności i powielać to, co już nam nie odpowiada. Wbrew niektórym przekonaniom, nasze przeznaczenie nie jest rzeczą wyrytą w kamieniu i wcale nie potrzeba ciężkiej pracy ani walki, aby zmienić to, co chcemy. Dowiedzieliśmy się też, jak tworzymy rzeczywistość za pomocą myśli. Najnowsze odkrycia naukowe wyjaśniają, że struktura wszechświata ze wszystkimi jego prawami i siłami sugeruje, że inteligencja istniała przed materią i tylko dlatego, że ludzie identyfikują się ze swoimi ciałami. Wierzą, że kiedy ich ciało umrze, umrze też ich świadomość. Wiemy już od Tesli, Einsteina i innych naukowców, na przykład takich jak Peter Higgs i François Englert, którzy otrzymali w 2013 roku Nagrodę Nobla, że wszystko, co istnieje, jest energią. Co to oznacza? Oznacza to, że wszystko to, co jest materialne, fizyczne, czyli doświadczane poprzez nasze zmysły, a także wszystko to, co tylko można postrzegać, to jest nasze myśli, emocje lub elektrony, wibruje, będąc po prostu częściami wielkiego pola energii. I chociaż nikt nigdy nie widział ani nie zważył elektronu, tak jak nikt nigdy nie widział ani nie zważył emocji lub myśli, wszystko to zachowuje się tak samo, wpływając na to, jak funkcjonujemy, w jaki sposób się rozwijamy i jak żyjemy naszym życiem. Nasze myśli zachowują się podobnie jak fale radiowe i tak jak fale radiowe, nasze myśli zostają wysyłane i docierają tam, gdzie są w stanie dotrzeć. A to, gdzie mogą dotrzeć, zależy od ich wibracji, od tego, jaka jest częstotliwość ich drgań. I to decyduje o tym, jak wpływamy na rzeczywistość, a bardziej precyzyjnie na tę iluzję rzeczywistości, którą wszyscy tworzymy i współtworzymy, niezależnie od tego, czy zdajemy sobie z tego sprawę, czy nie. Porównaliśmy najnowsze odkrycia naukowe
z tym, co mówią różne wierzenia filozoficzne i religijne. Podczas gdy nauka mówi o wszystkim jako o części jednego ogromnego pola energii, wiele systemów wierzeń mówi o Bogu, będącym wszystkim, co jest i zawierającym w sobie wszystko. Nieważne, co najbardziej rezonuje z naszą własną wewnętrzną prawdą, czy to nauka, czy system wierzeń, jedna rzecz pozostaje niezmienna. Wszyscy jesteśmy częścią jednej całości i wszyscy jesteśmy połączeni. A poziom naszej świadomości zależy od tego, jak pozwalamy sobie rozwijać się jako ta świadomość, którą jesteśmy. To wszystko zależy od nas. To my decydujemy, kim jesteśmy i kim pragniemy się stać. Jesteśmy świadomością, doświadczamy siebie poprzez swoje życie, mogąc wybierać, czy chcemy się nadal rozwijać, czy też nie. Świadomość jest tym, czym jest. Wibracją, drganiem, prądem, sygnałem. Jeszcze do niedawna medycyna mówiła o świadomości jako o czymś powiązanym ściśle z naszymi zmysłami. Istnieje nawet takie określenie, że ktoś stracił świadomość, kiedy taka osoba na przykład zemdlała. Teraz jednak musimy zacząć zwracać uwagę na różnicę pomiędzy świadomością zmysłów a tą świadomością, która jest pozazmysłowa, która jest istotą tego, kim jesteśmy, naszym, nazwijmy to, rdzeniem, niezależnym od naszego ciała. I to jest właśnie ta świadomość, o której mówimy w naszych audycjach. Mówiliśmy też o naszym podświadomym zaprogramowaniu. Według nauki nasza podświadomość rządzi 90% naszego myślenia i zachowania. Jest ona odpowiedzialna za nasze przekonania, emocje, wartości, zwyczaje i reakcje ochronne. Pamiętajmy jednak, że można zmienić te wzorce w podświadomości, które nakazują nam tkwić w niechcianych lub szkodliwych dla nas sytuacjach życiowych i żyć takim życiem, jakiego chcemy. Tak, istnieją pomocne do tego narzędzia i rozmawiamy o nich w naszych audycjach. Ty i tylko ty masz prawo decydować, czego chcesz i czego nie chcesz. Prawo do szczęśliwego, zdrowego, spełnionego i dostatniego życia należy nam się choćby tylko z powodu samego urodzenia. Wcale nie musi to być trudnym, aby zmienić to, co chcemy zmienić i żyć takim właśnie życiem. Nie tylko da się to zrobić, ale w rzeczywistości wielu już tego dokonało. Być może nawet podziwiasz takich ludzi, zazdroszcząc im sukcesu i udanego życia. A teraz twoja kolej, aby żyć takim życiem, jakiego chcesz. Joasia powiedziała nam także, że... Kiedy byliśmy małymi dziećmi, zanim nauczyliśmy się od innych, że szczęście musi zależeć od czegokolwiek innego, a nie od naszej wrodzonej radości życia, byliśmy oczywiście szczęśliwi. Małe dzieci, jeżeli nie są głodne, chore lub skrzywdzone w jakikolwiek sposób, zazwyczaj budzą się uśmiechnięte, witając każdy dzień z naturalną ciekawością i pasją do życia. Następnie, krok po kroku, ich środowisko zaczyna zmieniać ich punkt widzenia, wdrukowując w nie zestaw warunków, zasad, oczekiwań i żądań. Dziecko szybko uczy się, że jeśli on, ona nie poddadzą się wpływowi otoczenia, to uznanie, adoracja lub czasem nawet miłość dla dziecka zostają wstrzymane. Wraz ze stawem reguł, jak trzeba się zachowywać, co jest dobre, co jest złe, co jest pożądane, a co niecne, przychodzi cały zestaw etykietek, nalepek. Jesteś dobry, jesteś zły, jesteś czarny, jesteś biały, jesteś chłopcem, dziewczynką, jesteś okropna,
za mała, za młody, za stary, za chuda, za gruba, zbyt głupi, idiotka i tym podobne. Innymi słowy, rób co ci mówię, bądź takim, taką, jakim ja ciebie chcę. Nie jesteś wystarczająco dobry, dobra, a ja jestem lepszy od ciebie. I co się potem dzieje? Oczywiście zaczynamy wierzyć, że nie wolno nam być tym, kim jesteśmy, dlatego, że nie jest to wystarczająco dobre oraz, że nie jesteśmy godni takiego życia, jakiego chcemy, szczęśliwego, zdrowego, spełnionego i w jakimś stopniu wygodnego, jeśli nie zamożnego. Wszyscy chcemy żyć takim właśnie życiem, a różnice tego pragnienia to jedynie szczegóły w zależności od naszych preferencji, talentów, pasji, zainteresowań. I choć często mamy wiele możliwości do zbudowania takiego życia, albo ich nie wykorzystujemy, nie wierząc w siebie, lub równie często w ogóle takich okazji nie dostrzegamy, nie mając do siebie zaufania. A to dlatego, że nauczyliśmy się ślepo podążać za priorytetami odciśniętymi w naszej podświadomości przez nasze środowisko, przez naszą rodzinę lub nauczycieli, społeczeństwo, czy też system wierzeń, nabytych automatycznie, ponieważ dominuje on w części świata, gdzie się urodziliśmy, albo dominuje w czasach, w których żyjemy. Pierwszym krokiem jest nauczenie się bycia samą sobą przez nie krócej niż 20 do 30 minut dziennie. Tak, wyłącz ten telewizor, wyjdź z tego baru, klubu, party wcześniej lub udaj się tam trochę później. Przestań na tę chwilę działać, objadać się emocjonalnie, grać w gry komputerowe, jednym słowem robić to, co zwykle robisz, aby zagłuszyć w sobie poczucie niepokoju czy życiowej pustki. Spędź trochę czasu z samym sobą. Zamknij mocno oczy, weź głęboki oddech i pozwól sobie na chwilę ciszy i spokoju. Wyobraź sobie swój świat takim, jakim pragnąłbyś go na dnie swego serca. Nie taki, jakim chce go widzieć hałaśliwy umysł, jakim pragną go stworzyć twoje uwarunkowania z przeszłości, jakim postrzegasz go poprzez pryzmat lęku przed życiem czy napędów ego. Wyobraź sobie swój świat według tego, co naprawdę czujesz, głęboko w sercu. Ten świat, który nosisz w sercu, jest tą rzeczywistością, której prawdziwie pragniesz i potrzebujesz stworzyć dla siebie, jeśli chcesz pozostać szczęśliwym, spełnionym oraz nadal rozwijać się jako świadomość. Podaliśmy Wam też kolejny krok w grze 9 groszy może zmienić Twoje życie. Podamy Państwu następny krok w tej grze w dalszej części naszej audycji. Będziemy dzisiaj rozmawiać o tym, jak utrzymać się na wybranej przez siebie drodze i dlaczego można nieraz zmieniać rzeczywistość w mgnieniu oka. Co trzeba zrobić, aby uwolnić się od okoliczności, które wpływają na nas, zamiast tego tworząc okoliczności, które są w zgodzie z tym, kim jesteśmy? Zapraszam też do odwiedzenia mojego blogu na mojej oficjalnej stronie www.joannakern.pl. Znajdziecie tam Państwo wiele artykułów, między innymi o tym, jak przezwyciężać podświadome lęki i pomimo stresujących sytuacji zachować poczucie szczęścia w życiu, żyjąc w taki sposób, jaki wybierzemy. W naszych audycjach rozmawiamy o tym wszystkim bardziej szczegółowo, a także odpowiadam na Wasze pytania w dalszej części każdego programu. Dziękuję Państwu za przesłane do mnie maile. Oczywiście ich nadawcy pozostaną anonimowi. Tym, którzy chcieliby do mnie napisać, podaję raz jeszcze adres mailowy radio@joannakern.pl.
a po krótkiej przerwie porozmawiamy o tematyce naszej dzisiejszej audycji. Życie, jakiego chcesz, jest Twoje. Z Joanną Kerr. Kiedy zmierzamy w kierunku naszych celów, podążając za prawdziwym głosem naszego serca, życie staje się radosne i przyjazne. Jaka skrywa się za tym tajemnica? Dlaczego jest tak, że gdy jesteśmy w zgodzie z prawdziwą wizją naszego serca, tą niezakłamaną, nie wynikającą z pobudek naszego ego czy podświadomych lęków, cały świat wydaje się sprzymierzać, aby pomóc nam dotrzeć tam, gdzie chcemy? Dzieje się tak z powodu tego, że częstotliwości wibracji naszych myśli uległy zmianie. Wyjaśnię pokrótce, w jaki sposób to działa. To, co myślimy i robimy, staje się formą dla tego, co otrzymujemy i kim się stajemy. Nasze myśli zachowują się dokładnie tak samo, jak nasze działania, w ogromnym polu energii, do którego wszystko należy, od ludzkich komórek po planety, gwiazdy i galaktyki. Wszystko, co znamy i o czym tylko jesteśmy w stanie pomyśleć, zachowuje się zgodnie z 8 uniwersalnymi prawami dla energii. Będziemy mówić o 8 prawach dla energii w naszych przyszłych audycjach. Wiemy od Einsteina, Tesli, z mechaniki kwantowej, jak i od starożytnych mistyków, filozofów oraz z różnych systemów wierzeń, że wszystko jest energią. Nauka kontynuuje badania naszego pochodzenia, a fizyka odkrywa coraz więcej na temat tego, jak działa cały ten system. Nasze myśli to także energia. Kiedy wysyłamy jakąś myśl, zachowuje się ona jak inne fale energii, wibrując z określoną częstotliwością, wyższą lub niższą. Zależy to od tego, jaka intencja kryje się za naszą myślą. Badacze zaobserwowali, że im wyższa częstotliwość wibracji, tym większy ich wpływ na wszystko inne. Innymi słowy, im wyższa wibracja naszej myśli, tym szybciej i dobitniej tworzymy własną rzeczywistość, doświadczenia naszego życia. Zjawisko to zaobserwowali zarówno naukowcy, jak i starożytni mistrzowie, mistycy i filozofowie. Zaobserwowano, że poszerzona świadomość, altruizm, bezwarunkowa miłość, czyli tak zwane wyższe wartości, które mają wyższą częstotliwość i wchodzą w zakres kategorii gamma fal mózgowych, mają największą moc i zmieniają rzeczywistość w mgnieniu oka. Pomyśl na przykład o Mahatmie Gandhim i o tym, jaki wpływ wywarł na wielu ludzi swoją wysoką świadomością. Kiedy jesteśmy w zgodzie z najczystszą prawdą naszego serca, nasze myśli przestają wtedy wibrować niższymi częstotliwościami, jakie są typowe dla naszego ego i naszej negatywnie zaprogramowanej podświadomości. Bez względu na to, co znajduje się na naszej drodze, bez względu na to, jakie napotykamy przeszkody, opóźnienia, blokady czy objazdy, stąpamy do przodu z wiarą i ufnością, że dotrzemy do naszego celu. Stajemy się bohaterami dnia, dzień po dniu, mocni, pełni wiary w siebie i zaufania do swojego życia. Żadne okoliczności nie mają już nad nami wtedy władzy. To nie one nas kształtują, to my stwarzamy okoliczności zgodnie z tym, w co wierzymy, co myślimy i co czujemy. Tak wielka jest moc naszych myśli, kiedy jesteśmy w zgodzie z wizją naszego serca. Kiedy dowiemy się już prawdy naszego serca, następnym krokiem jest, aby spojrzeć na nasze życie i przyjrzeć się naszym marzeniom. Czy są one w zgodzie z wizją naszego serca, czy też są wynikiem naszych podświadomych lęków
i negatywnych zaprogramowań? Czy pomogą nam stać się, kim mamy być? Czy też są tylko pragnieniami naszego ego, napędzanego przez nasze podświadome lęki, nigdy nie usatysfakcjonowanego i zawsze wołającego o więcej tego czy też tamtego? Musimy pamiętać, że spełnianie pragnień naszego ego nigdy nie przyniesie nam prawdziwego szczęścia. Doświadczamy wtedy tylko krótkotrwałych sukcesów, które pozostawiają nas coraz bardziej rozczarowanymi sobą, z uczuciem życiowej pustki. A to dlatego, że podobnie jak wszelkie inne drgania o niskiej częstotliwości, pragnienia naszego ego nie są w stanie stworzyć niczego stałego, ani prowadzącego do szczęścia. Jedynym trwałym sukcesem jest zawsze i bez wyjątku taki, który zbudowany jest na prawdzie naszego serca i w zgodzie z tym, co jest naszym unikalnym, życiowym celem. To, co powstaje zbudowane na prawdzie, staje się prawdą. To, co budujemy na miłości, staje się miłością. W niektórych filozofiach istnieje koncepcja tak zwanej darmy, która zakłada, że wszystko we wszechświecie ma swój własny cel, że nie ma tu żadnych części zamiennych. Każdy z nas rodzi się z unikalnym zestawem talentów i perspektywą, jakie nigdy wcześniej nie objawiły się na świecie. Oznacza to, że aby wypełnić swój własny niepowtarzalny cel życia, trzeba być wiernym sobie i zaufać tej części siebie, która stara się skierować nas do wyższych lub głębszych celów. Bez względu na to, jaki jest cel Twego istnienia, jeśli naprawdę zobowiążesz się go odnaleźć, Twoje serce wypełni się radością, inspiracją i poczujesz prawdziwe zadowolenie z życia. Dla każdej osoby własna prawda oznacza coś innego. Odpowiada ona nie tylko temu, kim jest ta osoba, ale przede wszystkim temu, kim ta osoba się staje. Nie ma to nic wspólnego z jakimkolwiek lękiem przed życiem, napędami ego, czy tym, co narzuca nam społeczeństwo lub starymi zaprogramowaniami i koncepcjami na temat tego, jak przeżyć swoje życie. Każdy z nas posiada szansę, by wyrazić własną unikalność oraz rozwijając się w pełni, stać się tą piękną osobą, którą mamy być. Czy musimy wyrzec się wszystkiego, co osiągnęliśmy w życiu, by sprawić, żeby nasze życie stało się zdrowsze i szczęśliwsze? Oczywiście, że nie. Nie ma nic złego w posiadaniu dostatku i cieszeniu się życiem. Jednak ważne jest, żeby zacząć budować swoje życie w taki sposób, który pozwoli nam żyć naszą prawdą i utrzymywać świadome szczęście, zbudowane na tej prawdzie, wypełniające nasz umysł spokojem, a serce radością, pozwalające nam rozkwitnąć fizycznie i emocjonalnie oraz doświadczać spełnionego, pięknego życia. Każdy z nas nosi w sercu swoją własną, niepowtarzalną pieśń, którą świat powinien usłyszeć. Czas, by pozwolić jej zaistnieć. Czas, by świat mógł zacząć się cieszyć tym, co mamy mu do zaoferowania i zaczął odnosić z tego korzyści. Kiedy zacząć? Nigdy nie jest za wcześnie i nigdy nie jest za późno. Porozmawiaj ze swoim sercem. Zaufaj własnemu sercu. Zobowiąż się żyć w swej prawdzie, a Twoje słowo niech będzie na wagę złota. Traktuj je jak złoto, a przyniesie Ci złoto. Kiedy robisz to, co mówisz, stajesz się wobec siebie wiarygodnym. Wtedy możesz osiągnąć wszystko, czego tylko pragniesz w świecie. Świat wierzy w Ciebie, Twoje życie ma wiarę w Ciebie. I ja także wierzę w Ciebie. Teraz Twoja kolej, by zobaczyć siebie jako osobę, której można zaufać. Jesteś wspaniałym człowiekiem, który może osiągnąć wszystko, czego chce. Stań się tym, kim możesz się stać.
Zaakceptuj to i ciesz się tym. Teraz twoja kolej, aby pozwolić swojej prawdzie zabłysnąć w świecie i żyć takim życiem, jakiego chcesz. Proszę teraz Państwa o rozluźnienie się i powtórzenie za mną w myślach bardzo przydatnej afirmacji. Jest ważnym, żeby powtarzać pozytywne stwierdzenia, kiedy jest po temu okazja. W ten sposób możemy przetrenować swój mózg i zacząć powoli wpływać na swoją podświadomość. Jedną z podstawowych rzeczy przy zmienianiu sposobu myślenia jest powtarzanie pozytywnych myśli. A równie ważną rzeczą jest robienie tego w odpowiednim momencie i warunkach, które pozwalają naszej podświadomości zaakceptować te pozytywne wiadomości. Robienie tego podczas słuchania naszych audycji to właśnie taka idealna okazja. Afirmacja, którą powtarzamy z Wami w każdej audycji, pochodzi z mojej książki 365 plus 1 afirmacji pięknego życia. Oto jak ona brzmi. Pozwalam odejść swoim zmartwieniom. Wiem, że życie będzie mnie wspierać, jeśli w pełni uzmysłowię sobie swoją wartość. Jestem unikalną ludzką istotą. Jedną na miliardy, z moją własną historią do opowiedzenia w tym życiu. Pozwalam swojej historii rozwijać się przede mną, bez strachu o przyszłość. Wierzę w swój własny proces. Ufam, że wszystko dzieje się dla mojego dobra. Dobrze. Wspaniale nam to poszło. Pod koniec naszego programu powtórzymy tę afirmację raz jeszcze, podczas krótkiej relaksacji, w której prowadzę Państwa co tydzień w celu pomożenia Wam w procesie przeprogramowania swojej podświadomości. Zawsze też będę podawać Wam więcej pomocnych i skutecznych narzędzi do zbudowania sobie takiego życia, jakiego chcemy. A za chwilę odpowiem na niektóre z tych pytań nadesłanych przez słuchaczy i czytelników, które łączą się z tematem naszej dzisiejszej audycji. Życie, jakiego chcesz, jest Twoje. Z Joanną Kell. Jak zwykle, czas na pytania i odpowiedzi. Możecie Państwo nadsyłać swoje pytania na adres mailowy radio@joannakern.pl. Pierwsze pytanie w naszej audycji. Pytanie nadesłał Staszek. Od 5 lat pracuję jako barman. Nieźle zarabiam i udało mi się trochę zaoszczędzić. Muszę się przyznać, że porzuciłem naukę, bo oblałem egzaminy w medycznej szkole policealnej i nie spełnią się marzenia moich rodziców. Nie będę technikiem farmaceutycznym i nie będę pracować w aptece u wuja. Pomimo, że to mnie trochę zdołowało, z drugiej strony stało się chyba tak, jak chciałem. Praca w aptece zupełnie mnie nie interesuje. Nie wiem jednak, jak to wytłumaczyć moim rodzicom. W sumie to wyprowadziłem się od nich 2 lata temu i jestem na swoim. Ciągle jednak chcą mi urządzać życie. Odkąd byłem dzieckiem, bardzo kocham zwierzęta i moim marzeniem jest, żeby kiedyś zostać weterynarzem. Na razie rozejrzałem się tylko, jakie są możliwości studiowania weterynarii, ale nic poza tym nie zrobiłem. Obawiam się po prostu, że mi się nie uda. Łatwiej mi marzyć o tym, niż się do tego zabrać. Co mogę zrobić, aby pozbyć się tego lęku? Niestety,
Jednym z najczęściej spotykanych, paraliżujących lęków w życiu dla wielu z nas jest lęk przed niepowodzeniem naszych zamierzeń. I często z powodu tego lęku nawet nie podejmujemy żadnych prób. Wolimy zaprzepaścić nasze marzenia, zrezygnować z zaspokojenia naszej głębokiej potrzeby szczęścia, zamiast zmierzyć się z przerażającym lękiem przed porażką. Wyobrażamy sobie często to, czego pragnęlibyśmy najbardziej, obawiając się porażki, jednak nie podążamy za własnymi marzeniami. A przecież nasze marzenia potrzebują naszej pomocy, aby zaistniały. Jeśli chcemy, aby się spełniły, musimy po nie sięgnąć. Nie ma innej rady. Dopóki będziemy się ociągać i nie zrobimy pierwszego kroku, będziemy tylko marzyć i gorzknieć. Tak to właśnie jest. Jeżeli jesteśmy przekonani, że odniesiemy porażkę, najprawdopodobniej odniesiemy porażkę. Sposób, w jaki opisujesz swoje doświadczenie, istotnie wskazuje na to, że widzisz siebie jako tego, który zawiódł mocno swoich rodziców. I natychmiast nasuwa się tutaj pytanie, czy twoi rodzice zamierzają za ciebie przeżyć twoje życie? I czy ty na to im pozwolisz? Czy oni mają decydować o twoim losie? Czy to ty o nim decydujesz? Myślę, że musisz jednak bardzo otwarcie porozmawiać ze swoimi rodzicami. Kochasz ich przecież i szanujesz, a oni z pewnością kochają ciebie. Jednak pewne rzeczy muszą być pomiędzy wami ustalone. Powinieneś im się przyznać do tego, jak naprawdę czujesz się na temat pracy w aptece i co tak naprawdę chciałbyś w życiu robić. Myślę, że taka rozmowa oczyści pomiędzy wami atmosferę i na pewno doda tobie trochę więcej wiary w siebie. Zrób to, należy ci się to, aby żyć tak, jak tego pragniesz. I musisz to swoim rodzicom uświadomić. Nie jest to łatwe, żeby nabrać pewności siebie, wtedy, gdy jesteśmy otoczeni ludźmi, którzy w nas nie wierzą, a już na pewno wtedy, gdy sami w siebie nie wierzymy. Pamiętaj jednak, to jest twoje życie. Musisz to głośno powiedzieć sobie i innym, abyś mógł sam w to uwierzyć. Poza tym często strach ma wielkie oczy. Jest silniejszy, gdy dusimy go w sobie, a gdy wyciągnie się go na światło dzienne, staje się dużo mniejszy. Kiedy spytamy siebie, a co takiego najgorszego może się stać? Okazuje się, że to najgorsze wcale nie jest takie straszne. A jeśli to nie pomogło, wtedy trzeba po prostu rozprawić się z takim strachem krok po kroku. Czyli przede wszystkim zrozumieć i zaakceptować fakt, że możemy własną percepcję zmienić. Wszyscy wiemy, jak smakuje porażka. Doznaliśmy na przykład wielu porażek, kiedy uczyliśmy się chodzić. Ale nie powstrzymało nas to przed chodzeniem, prawda? A co z jazdą na rowerze, pływaniem, mówieniem, czytaniem, pisaniem, gotowaniem itd.? Przypomnij sobie, ile razy już poniosłeś porażkę w życiu, zanim osiągnąłeś swój cel. Tak właśnie było. A w końcu jednak odniosłeś wtedy sukces. Następnie zwróć uwagę na to, że niepowodzenie samo w sobie nie jest złe. Jest po prostu drugą stroną monety, zwanej sukcesem. Właśnie tak. Kiedy rzucamy monetą, ona upada na jedną stronę. A jeśli nam się nie podoba, jak upadła, możemy przecież rzucić nią ponownie. Możemy rzucać nią tyle razy, ile chcemy, dopóki nie upadnie tak, jak chcemy. Porażka to tylko kolejny krok do sukcesu i wielu ludzi sukcesu mówi o tym. Zauważ także, że zawsze jest na świecie ktoś, kto już dokonał tego, o czym marzysz. Co to oznacza? Oznacza to, że się to da zrobić. Skoro zrobił to jakiś człowiek, ty też możesz to zrobić.
A jeśli wydaje nam się, że coś, co próbujemy zrobić, nigdy wcześniej nie zostało zrobione, trzeba pamiętać, że zawsze były i będą takie sytuacje, w których ktoś, taki sam człowiek jak ty i ja, robi coś po raz pierwszy. Czyli pierwszy raz też już był przerabiany i to wielokrotnie. Pamiętaj, że lęk przed porażką i rozczarowaniem to brak wiary w siebie, czyli marnowanie swego potencjału i brak szczęścia w życiu. Brak radości życia zawsze prowadzi do braku spełnienia i braku sukcesu. Trzeba zacząć od małych kroków. Może warto, abyś rozejrzał się po okolicy i znalazł jakąś przychodnię dla zwierząt. Zaczepił się tam, jako ochotnik, pomagał, przyglądał się. Może weterynarz ci na to po jakimś czasie pozwoli. Nabierzesz wtedy pewności siebie i będzie ci łatwiej podjąć studia, o jakich marzysz. Odbuduj w sobie swoje poczucie własnej wartości i nie bój się swojego życia. Naprawdę możesz je mieć takim, jakim chcesz. To zależy tylko od ciebie. Jestem pewna, że sobie poradzisz. Spróbuj też naszej gry. 9 groszy może zmienić twoje życie. Nie jednej osobie już ta gra pomogła. Wszystkiego dobrego. Trzymam za ciebie kciuki. Życie, jakiego chcesz, jest twoje. Z Joanną Kerr. Następne pytanie w naszej audycji. Pytanie od Marzeny. Miesiąc temu wypowiedziałam pracę w branży hotelarskiej. W związku z tym, że jeden z naszych klientów ustawicznie obrzucał mnie wyzwiskami i prowokował do sprzeczki. Niestety okazało się, że to kuzyn mojego pracodawcy, więc nie było łatwo znaleźć sprawiedliwości w tej sprawie. Aby nie rozwlekać dalej tej historii. Pracowałam w branży hotelarskiej przez 10 lat, ale serce zawsze ciągnęło mnie do sztuki. Od dłuższego czasu zbierałam do teczki swoje prace malarskie i rysunki, gdyż chciałabym pracować jako ilustratorka książek dla dzieci. Ostatnio wygrałam nawet konkurs ilustracji za granicą, w Niemczech. Jestem niedawno po ślubie i stosunkowo jeszcze młoda. Chciałabym bardzo zaczepić się gdzieś w jakimś wydawnictwie, ale nie wiem, czy dam radę. Niestety życie mnie nauczyło, że rzeczywistość jest szara i ciężka. A jeśli nie będziemy tyrać tak jak wszyscy, możemy się szybko znaleźć na dnie, nie mogąc się łatwo pozbierać. Co powinnam zrobić? Widzę, że nie tylko zdecydowałaś się, ale że już poczyniłaś spore kroki w kierunku realizacji swych marzeń. Brawo! Domyślam się też, że twój mąż popiera cię w twych zamierzeniach, co jest ogromnie ważne, gdyż bez wsparcia w domu trudno jest zmieniać swe życie. Zawsze powinniśmy porozmawiać z najbliższymi i przedstawić im nasze marzenia jako coś dla nas ogromnie ważnego. Od wielu lat ludzie często pytają mnie, jak najprościej i jak najszybciej spełniać swoje marzenia i czy jest na to jakaś magiczna recepta. Podczas gdy każdy z nas idzie inną drogą do swoich marzeń, jednak tak, istnieje taki jeden sekret, którym mogę się z wami podzielić. Po pierwsze, wiemy już, że nasze marzenia powinny pochodzić z serca, a nie z napędów naszego ego czy lęków, jakie skrywają się w naszej podświadomości. A to dlatego, jak o tym mówiliśmy w dzisiejszej audycji, mają one wtedy wysoką częstotliwość wibracji. I takie marzenia, i takie myśli realizują się w rzeczywistości bardzo mocno i bardzo szybko. Poza tym istnieje też pewna starożytna metoda, przekazywana sobie z ust do ust od zamierzchłych czasów. Od tych czasów, kiedy starożytni mistrzowie zaobserwowali, jak wpływamy na naszą rzeczywistość za pomocą myśli. Zdradzę ją Państwu teraz. Otóż przede wszystkim
Dopóki postrzegamy siebie i swoje marzenia jako dwie osobne sprawy, zawsze będzie istniała przepaść pomiędzy nami a tym, czego pragniemy. Cokolwiek rodzi się z nas, jest częścią nas. Całe nasze życie, jak wiemy z mechaniki kwantowej, to iluzja rzeczywistości, którą można powiedzieć symbolicznie, że śnimy. A jednak nasze życie i my to nie są dwie osobne sprawy. Wyobraź sobie, że jesteś swoim spełnionym marzeniem. Poczuj się tak, jakby twoje marzenie było częścią ciebie, która się spełniła. Wyobraź sobie to tak wyraźnie, żeby odczuć z tego powodu emocje, atmosferę i tym podobne. Powiedz sobie: jestem spełniony, spełniona w tym momencie. A ile razy powiesz jestem, stajesz się tym, co mówisz. Takie są prawa dla energii. Są też wspaniałe narzędzia, które w tym mogą ci pomóc bardzo skutecznie. Mówiliśmy już o nich. Są to odpowiednie programy, książki, płyty CD. I kiedy się takich narzędzi używa, o wiele szybciej, łatwiej i skuteczniej zmienia się życie. Warto też otworzyć sobie drogę do tego, żeby nasze marzenie spełniło się niekoniecznie w jeden tylko sposób. Wspomniałaś, Marzeno, o wygraniu konkursu na ilustrację za granicą. Możesz zapytać na przykład organizatorów tego konkursu, czy nie mogliby polecić ci jakichś tam wydawców. Bo ilustracje i tak będziesz przecież robić w domu, prawda? Więc nie ma to znaczenia, gdzie mieszkasz. Trzymam za ciebie kciuki i życzę ci spełnienia twoich marzeń szybko i łatwo. Zasługujesz na to w całej pełni. I, tak jak poprzednio Staszkowi, polecam ci naszą grę. 9 groszy może zmienić twoje życie. Być może ona także tobie pomoże. Życie, jakiego chcesz, jest twoje. Z Joanną Kell. A teraz kolej na następny krok w grze. 9 groszy może zmienić twoje życie. Krok 6. Włóż 1 inwestycyjny grosik do swojej lokaty lepszego życia, czyli włóż 1 IG do swojej LLZ. Tych z Państwa, którzy nie wiedzą, o czym mówimy, zapraszam do przeczytania opisu gry na moim blogu, na mojej oficjalnej stronie. Kupujesz teraz za swój IG potężne myśli zaufania. Kiedy zmierzasz już za głosem swojego serca i posłuchałaś intuicji, teraz czas na wiarę. Nowa ścieżka, na której się znajdujesz, po przejściu przez te drzwi, które otworzyły się przed tobą, doprowadzi cię bliżej do twojego celu. Owszem, może czasami zdarzyć się, że pójdziesz okrężną drogą, która zajmie ci więcej czasu, niż to było przewidziane. Tym niemniej uzmysłowisz sobie później, że i tak miało to swoje korzyści. Pamiętaj, wszystko dzieje się z jakiegoś powodu. Twoja podróż do celu może być ważniejsza dla ciebie niż samo osiągnięcie celu. Limit czasowy na krok 6. Brak limitu. Twoja podróż zajmie ci tyle, ile będzie potrzebować. Jednak możesz rozpocząć krok 7 za tydzień po naszej kolejnej audycji. Odwołanie. W naszej historii młodszy brat idzie ścieżką przez zarośla, chociaż nie może zobaczyć, dokąd ta ścieżka prowadzi. Okazuje wiarę, nigdy się nie poddaje i ścieżka prowadzi go do wzgórza, które jest kolejnym kamieniem milowym na jego drodze. Ty także dotrzesz do kolejnego etapu. Zaufaj i uzbrój się w cierpliwość. Ufaj, ufaj, ufaj. Jesteś coraz bliżej i pamiętaj, baw się przy tym dobrze. Proszę się nie obawiać, jeśli nie zapamiętaliście naszej historii albo
jak dokładnie wykonać 6. krok. Gra 9 groszy może zmienić Twoje życie znajduje się na moim blogu, na mojej oficjalnej stronie www.joannakern.pl i po każdej audycji zamieszczamy tam kolejny krok w grze. Życie, jakiego chcesz, jest Twoje. Z Joanną Kern. Teraz chciałabym przeprowadzić z Państwem naszą cotygodniową, krótką relaksację. Jak zwykle poprowadzę Was w niej do powtórzenia afirmacji, aby pomóc Wam w procesie przeprogramowania podświadomości i pozbywania się podświadomych lęków życiowych. Afirmacje pochodzą z mojej książki 365 plus 1 afirmacji pięknego życia, zawierającej skuteczną metodę przeprogramowania podświadomości, a opracowaną przeze mnie na podstawie wieloletniego doświadczenia w pomaganiu ludziom osiągnięcia tego, czego pragną. Innymi pomocnymi narzędziami są też nagrane przeze mnie płyty CD. Wprowadzają one słuchających w głęboki stan relaksu, podczas gdy ja prowadzę ich przez proces przeprogramowania swej podświadomości. Takie właśnie narzędzia lub podobne do nich są bardzo skuteczne i z pewnością możecie Państwo znaleźć na rynku coś, co najlepiej będzie Wam odpowiadać. A teraz, jeśli jesteście już gotowi, zaczynamy. Znajdź wygodną pozycję, siedzącą lub leżącą. Zamknij oczy i połóż ręce wzdłuż ciała. Dobrze, właśnie tak. Zrób teraz głęboki wdech, a następnie spokojny wydech. I jeszcze jeden głęboki wdech i spokojny wydech. A teraz, robiąc kolejny wdech, pozwól, by wypełnił Cię on od stóp do głów i wyobraź sobie w umyśle taki obraz. Przyjemne, przyćmione światło, wypełniające od wewnątrz każdy zakamarek Twojego ciała. I obserwuj światło w środku, licząc od 10 do 1. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Odpręż się i pozwól, by przyćmione światło w Tobie zalśniło w każdej z komórek. Świetnie, właśnie tak. Aby przeprogramować swoją podświadomość na życie, jakiego chcesz, potrzebujesz nauczyć się, jak zamieniać negatywny sposób myślenia na pozytywne myśli. Twoje życie nie jest Twoim wrogiem. Twoje życie to Twój najbardziej lojalny przyjaciel. Dostrzeż to i doceń. Zasługujesz na jak najwspanialsze życie. Powtórz teraz za mną w myślach. Pozwalam odejść swoim zmartwieniom. Wiem, że życie będzie mnie wspierać, jeśli w pełni uzmysłowię sobie swoją wartość. Jestem unikalną ludzką
istotą. Jedną na miliardy, z moją własną historią do opowiedzenia w tym życiu. Pozwalam swojej historii rozwijać się przede mną, bez strachu o przyszłość. Wierzę w swój własny proces. Ufam, że wszystko dzieje się dla mojego dobra. Świetnie, doskonale ci to wyszło. Pamiętaj, życie, jakiego chcesz, na poziomie twojej podświadomości jest już twoje. A teraz nauczysz się, jak uzyskać do niego dostęp, by stało się ono twoją codziennością. Twoja przeszłość dużo cię nauczyła i możesz się już od niej uwolnić. Wszelkie trudności na twojej drodze dały ci więcej siły, mądrości i współczucia. Powtórz za mną w myślach: uznaję swoje dotychczasowe cierpienia i trudności za dobrą lekcję na temat tego, kim jestem. Czuję swoją własną siłę. Wiem, że mogę zaufać sobie i że mogę się szanować. Całkowicie oddzielam się od swojej przeszłości i żyję w teraźniejszości. Dobrze, świetnie ci idzie. Możesz teraz pójść w życiu dalej. Życie, jakiego chcesz, może być twoje. Uczyń je swoją rzeczywistością. Ciesz się nim i kochaj je. Jesteś bardzo potężnym twórcą swojej rzeczywistości i osiągniesz to, czego pragniesz, ciesząc się życiem, jakiego chcesz. Kiedy doliczę do 5, możesz teraz otworzyć oczy. 1, 2, 3, 4, 5. Otwórz oczy. Wszystko jest dobrze. Wspaniale. Znakomicie ci wszystko poszło. Pomimo relaksacji odczuwasz także wzrost wewnętrznej energii, który pomoże ci cieszyć się dalszym ciągiem dzisiejszego dnia. Dziękuję za udział w naszej relaksacji i wysłuchanie kolejnej naszej audycji. Życząc wszystkim jak zwykle pięknego tygodnia, żegnam się do przyszłego razu, kiedy to znów porozmawiamy o tym, jak można żyć takim życiem, jakiego się chce. Odpowiem też na więcej Państwa pytań. Proszę nadsyłać maile na adres radio@joannakern.pl. Do usłyszenia. Żegnam się z Państwem i pozdrawiam wszystkich. Życie, jakiego chcesz, jest Twoje. Z Joanną Kern.